Gazet Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Premier Węgier Viktor Orban na sesji otwierającej jesienne obrady węgierskiego parlamentu postawił Ukrainie kolejny warunek, akcentując węgierski interes narodowy. Przypomnę tylko, że Węgrzy, podobnie jak Polska i Słowacja, nie zezwalają na tranzyt ukraińskiego zboża, ale premier Orban poszedł dalej zapowiedział weto dla wspierania, dla pomocy dla Ukrainy. dopóki węgierska mniejszość na zakarpaciu nie będzie lepiej traktowana. Co więcej także postawił warunki Szwecji, jeśli chodzi o akces tego kraju do NATO, o tym za chwilę. Trzeba tutaj, Podkreślić, że na Ukraińskim Zakarpaciu mieszka większość z około 150 tysięcy obywateli Ukrainy, którzy deklarują narodowość węgierską. Mniejszość węgierska od lat jest, można powiedzieć, takim zakładnikiem sporów między Budapesztem a Kijowem. Tutaj przede wszystkim trzeba. Akcentować obronę mniejszości węgierskiej i praw do chociażby edukacji w języku węgierskim, i to wszystko, co podkreśla od lat Wiktor. Orban. Niewątpliwie obecnie pisze się nowy rozdział w historii mniejszości węgierskiej na Ukrainie. Premier Węgier Twardo zapowiedział, że nie poprze Ukrainy w żadnej sprawie dopóki ta nie zmieni swojego postępowania wobec węgrów na zakarpaciu. I tutaj też myślę, że warto zacytować fragment tej wypowiedzi Viktora Orbana, bo ona też pokazuje jaką postawę można, a nawet trzeba prezentować na arenie międzynarodowej, chcąc być podmiotem, a nie przedmiotem tychże. I to jest cytat z Wiktora Orbana: Węgierski rząd walczy o prawa zakarpackich Węgrów, zwłaszcza dzieci, na wszystkich forach międzynarodowych. Nie będziemy wspierać Ukrainy w życiu międzynarodowym w żadnej sprawie, dopóki nie zagwarantuje ona praw zakarpackich Węgrów. Koniec, koniec cytatu. To trzeba to oczywiście też przypomnieć, te naloty SBU, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, ukraińskiej Bezpieki, ukraińskiej służby specjalnej, która, która no, robiła właśnie takie naloty na biura węgierskiej mniejszości. Trzy lata temu szeroko o tym informowało chociażby Radio Wolna, Wolna Europa. Natomiast teraz. Wiktor Orban akcentuje, że ukraińskie władze mimo trudnego położenia państwa ukraińskiego nękają węgierskie szkoły, zaka zakazują uczniom śpiewania węgierskiego hymnu czy noszenia węgierskich barw narodowych. Trzeba tutaj także podkreślić, że Wiktor Orban jednocześnie krytykuje i Kijów i to też ciekawe, i Brukselę broni wprowadzonego przez siebie embarga na ukraińskie zboże, a zniesienie embarga unijnego nazywa poważnym naruszeniem interesów krajów Europy Środkowej. Używa przy tym bardzo ciekawego określenia, to znaczy mówi o istnieniu klubów klubu krajów Jawol, czyli z języka niemieckiego, tak jest. Chodzi o to, że na telefon z Brukseli tego typu kraje, kraje. Z klubu Jawol po prostu na każdy telefon z Brukseli odpowiadają Jawol, tak jest. Potakują i nie eksponują interesu narodowego. No, Węgrzy nie chcą tutaj pozwolić, aby ktokolwiek ograniczał ich niezależność i suwerenność, jak mówi węgierski szef rządu, i też warto zauważyć, że bardzo mocno rozwija politykę wielowektorową, rozwijając szerokie kontakty polityczne i gospodarcze z krajami spoza obszaru Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Żyje bardzo dobrze i z Pekinem, i z Moskwą. Też trzeba tutaj podkreślić, że prawą ręką na arenie międzynarodowej Orbana jest Peter Siarto to szef dyplomacji, który zresztą przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Spotkał się z szefem rosyjskiej dyplomacji, Siergiejem Ławrowym, a co więcej, zresztą namawiał do spotkania z Ławrowem innych, innych zachodnich, zachodnich polityków. Wspomniałem o Szwecji, o tym, że węgierski parlament wciąż nie ratyfikował wniosku tego kraju o przystąpienie do NATO, i też warto tutaj posłuchać argumentacji premiera Orbana. Węgierski szef rządu twierdzi, Cytuję, najpierw Sztokholm musi okazać szacunek. Koniec cytatu. O co tutaj chodzi? Otóż chodzi o to, że 4 lata temu Szwedzi wyprodukowali taki, jak to nazywają, edukacyjny film skierowany do uczniów szwedzkich gimnazjów i z tego filmu młodzież ma się dowiadywać, że od czasu dojścia do władzy Wiktora Orbana ma się rzekomo pogarszać stan węgierskiej demokracji. Wiktor Orban uważa, że sam fakt, że taki film powstał i że jest rozpowszechniany wśród uczniów jest skandaliczny, jest to upolitycznienie edukacji, jest to no pewnego rodzaju także policzek dla, dla samych Węgier. Stąd właśnie w harmonogramie Rozpoczętej jesiennej sesji węgierskiego parlamentu, no nie znalazł się punkt dotyczący głosowania w sprawie członkostwa Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim. Widać tutaj, że nawet stosunkowo nieduży kraj, jakim są Węgry, jest w stanie odgrywać istotną rolę na arenie międzynarodowej, prowadzić bardzo asertywną politykę, mając wysoką kulturę strategiczną i prowadząc politykę. Wielowektorową to też, też niezwykle istotne z punktu widzenia chociażby polskiej kultury strategicznej. Natomiast co do stawiania warunków na arenie międzynarodowej, widać, że Węgrzy, którzy mają no, mniejszy potencjał geopolityczny na papierze, czysto teoretycznie, są w stanie licytować znacznie, znacznie wyżej. I myślę, że oczywiście też możemy tutaj podać przykład ostatniego stawiania warunków w Ukrainie przez Stany Zjednoczone. Zastępca doradcy Białego Domu do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego wysłał pismo do tzw. Platformy Koordynacyjnej Darczyńców z listą reform, które Ukraina musi wprowadzić, aby nadal otrzymywać pomoc wojskową. No i w tym dokumencie przedstawiono różnego rodzaju niezbędne reformy, które mają być wdrożone w różnych okresach, od 0 do 3 miesięcy, od 3 do 6 miesięcy w ciągu roku oraz w ciągu 18 miesięcy. Te reformy koncentrują się na funkcjonowaniu rad nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, organów antykorupcyjnych czy no, szeroko pojętego sądownictwa. Generalnie Amerykanie oczekują, że Ukraińcy zaczną wdrażać bardzo no, takie dynamiczne reformy antykorupcyjne, usprawnią funkcjonowanie Ministerstwa Obrony, wszystkich ukraińskich organów ścigania itd., itd. Widać tutaj stanowczość zarówno w postawie Wiktora Orbana, jak i w postawie władz Stanów Zjednoczonych. Potencjał obu państw jest oczywiście nieporównywalny, niemniej jednak ta postawa właśnie stawiania warunków jest niezwykle istotna. No i trudno tutaj nie porównać postawy rządu w Warszawie, który nie stawia żadnych warunków w zamian za pomoc udzielaną Ukrainie, pomoc bezpłatną, pomoc właśnie bezwarunkową. Jest to polityka absolutnie nieasertywna, nierealistyczna, polityka naiwna, która kończy się stawianiem żądań i polityką roszczeniową ze strony Ukrainy względem Polski. Dziękuję Państwu za uwagę.